Ten Jerzy jest? Odyseusze. Odcinek 31. Część noworoczno-artystyczna wystartowała wraz z przybyciem kumpla tulipana, czyli Bułgara o imieniu Spiridon, który to przyprowadził ze sobą dwie panienki o jakże ciekawych, bo i bułgarskich imionach. Była to bowiem Adelinka i Donka. Imiona zaiste ciekawe były, ale i co by tam nie mówić, to kobietki urody bardzo pociągającej. Co prawda Helios wydarł ryję na tulipana, że trzy mordy na darmową gorzałę i Michał przyprowadził, ale no jak zobaczył te bułgarskie jaszczureczki, to i zluzował gumę w gaciach. Niestety, Elka wraz z Iwonką, no to coś niezbyt były zadowolone wizytą akurat płci przeciwnej i to jeszcze z Bułgarii. Męska część biesiadników miała jednak całkowicie od nich odmienne zdanie na ten temat. Z komunikacją z przybyłymi w gości to raczej problemów nie było, gdyż posługiwali się jak i my, oczywiście, że językiem rosyjskim, którego też jak i nas w szkole podstawowej to i w tej Bułgarii mocno uczyli. A i po grecku też co nieco już skubańce kumali. A sam Spiridon, to i proszę jakogo, to nawet i po naszemu trochę gadał, co bardzo dobrze o nim świadczyło. Ponoć jego pradziadek to z Podkarpacia był i w cesarsko-królewskiej armii księcia Franciszka to podczas wojny pierwszej światowej za kucharza wojskowego robił. Okazało się, że ten cały Spiridon i te jego przyjaciółki, proszę jakogo, w tej całej Bułgarii to w cyrku pracowali. No i spierdolili z roboty podczas jakiegoś tam turnę po Grecji z tym bułgarskim cyrkiem. Wraz z nimi nawiał też i treser słoni. I co bardzo ciekawe, to ten treser bez słonia spierdolił z tego cyrku. A co by tam nie mówić, to taki słoń, to przecież było jego narzędzie pracy w tym cyrku. No jak załóżmy u ślusarza młotek, czy u szewca gwoździe w zębach. Co ze znawstwem zauważył Zbynek. Tresera jednak z nimi nie było. Poszedł swoją drogę. Spiridon był w tym cyrku magikiem, a te jego panienki, zajmowały się pokazami. Jedna tresowanych piesków, a druga to fruwała pod dachem tego cyrku na jakimś tam trapezie, czy innej tam zawieszonej pod sufitem huśtawce. Co by tam nie mówić, to artystyczne dusze to były, a z takowymi to żaden z nas jeszcze nie imprezował. Niewątpliwie od jakiegoś czasu to było z nimi nie za ciekawie. Chyba mocno im na papu brakowało, bo tą całą wizytę zaczęli od takiego pałaszowania Michy, że Helios musiał tulipana wziąć na stronę i uwagę mu na aż tak ostrą konsumpcję gości zwrócić. Po to, aby tulipan dał tym gościom do zrozumienia, że jak w takim tempie będą Michę wpierdalać, to nam zostanie już tylko wiadro oliwek. No i tulipan rzeczywiście ze Spiridonem rozmowę przeprowadził na osobności. Następnie on z tymi swoimi panienkami, w wyniku czego jako tako ta cała konsumpcja zwolniła. Co by tam nie mówić, to już po niecałej godzinie to ta ekipa cyrkowców była już leciutko najebana. A Igienek zaczął się coś jakby do tej Adelinki od tresury piesków to przystawiać. A i ona, suka jedna, do niego coś wesoło po bułgarsku tam szczebiotała. Niedługo potem zaczęły się i tańce, bo muza z kaseciaka zapodawana należycie była. W pewnej chwili Spiridon wziął na stronę tulipana i coś tam mocno mamrotali, obaj łapami machali. Po czym tulipan zapowiedział gwoździa programu, czyli występ taneczny Donki, tej panienki od huśtawki pod kopułą cyrku. Spiridon podał Sławkowi kasetę do magnetofona, co by muzę bułgarską i artystyczną zapuścić. A ta cała jaszczureczka od huśtawek to na chwilę coś znikła w naszym pokoju. Aby, według zapewnień Spiridona, przygotować się do występu artystycznego, proszę jakogo. Po czym wyszła do nas i to w takich jakichś rejtuzach naciągniętych aż pod szyję. Muza ruszyła, a ona zaczęła się wyginać w rytm tej muzy wokół takiej rury,
przytrzymującej dach naszego tarasu. No i się kurwa zaczęło. Już po niecałej minucie Sławek dostał po łepetynie od Elki, bo aż Jęzora to z zachwytu wywalił. A Iwonka Robercikowi to takie spojrzenie posłała, że aż chłopina kieliszek ze strachu to na chwilę odstawił. A reszta? Co reszta? No pialiśmy z zachwytu. Totalne apogeum nastąpiło, gdy ta cała donka to zrobiła, proszę, jakiego szpagat. No tego już było dla nas za wiele. Jorgos się tak zerwał do owacji na stojąco, że aż wyjebał to wiadro z oliwkami na betona. Oczywiście, że z radości to zrobił i nie było powodu, aby człowieka opierdalać za coś takiego. Beton niby to oliwki łapami zbierał z powrotem do wiadra, ale i cały czas oczu od donki to nie odrywał. Musiał mu Mareczek uwagę zwrócić, że niech kretyn patrzy, co łapami zbiera i niech kurwa petów z posadzki to do wiadra z oliwkami nie wrzuca. Tumult, jaki się podniósł na imprezie, spowodował, że w oknie pojawiła się żona Jorgosa. No a widząc tą Bułgarkę w szpagacie koło stołu i wyjącego z zachwytu Jorgosa, który właśnie rozdzierał sobie koszulę na klacie, no to momentalnie zawinęła chłopa do chałupy. No nie powiem, opierał się chłopina jak tylko mógł. No ale coś jakoś uległ jej perswazjom. Za to nasze panie były coś jakby bardziej światowe i wyrozumiałe. Bo ryja nie darły, ani też fochów już żadnych nie strzelały. Coś jakoś zluzowały gumę w majtach i zaczęły nawet nieźle garnucha pobierać. I też brawo bić, a po chwili w tany ze wszystkimi ruszać. Czy to po tych występach, czy też po garnuchu, Elka też zaczęła się wokół tej rury wyginać przy owacjach na stojąco z wyjątkiem Sławka, który to się udarł, aby przestała odpierdalać publicznie takie numery. Elce jednak ten nasz aplauz to coś bardzo się chyba podobał. Szpagata co prawda nie zrobiła, ale cyckami i dupą kręciła jak zawodowa tancerka. I to taka była w tym dobra, jakby pokończyła niebyle jakie tam szkoły baletowe czy artystyczne, proszę jakogo. Czy Iwonka poczuła zazdrość, czy też i w niej obudziła się artystyczna dusza, no tego do dzisiaj nie wiadomo. W każdym bądź razie i ona dołączyła do Elki na tej scenie, obejmując drugą rurę tarasu i wyginając się tak samo w rytm muzy, jak i Elka. Robercik, w przeciwieństwie do Sławka, nie darł na nią ryja, a razem z nami bił jej brawo i krzyczał. Iwonka, dawaj, dawaj, Iwonka, będziesz kurwa jeszcze gwiazdą, a ja twoim menadżerem. Naród dostawał szajby i ryk był taki, że w pobliskich oknach zaczęły się zapalać światła. Ale była kurwa biba. Tym bardziej, że po chwili dołączyła na scenie i Marysieńka. Było polskie, żeńskie trio taneczne i to na całego. Musiało być naprawdę zacnie, bo nawet Bułgarki brawa biły i piszczały z zachwytu, a po chwili dołączyły do nich. Czy Iwonka chciała przebić swoimi występami Elkę, czy może podnieść na wyższy poziom owację, no w każdym bądź razie wskoczyła na stół i pokazała wszystkim cycki. No i wtedy to aplauz pierdolnął już taki, no jak podczas urodzin Breżniewa na Kremlu lub na Placu Czerwonym podczas obchodów Wielkiej Październikowej Rewolucji. Cycki Iwonki musiały zrobić wrażenie nie tylko na biesiadnikach, ale i na reszcie zespołu tanecznego, skoro i Marysieńka, i Elka też ogółowi cycki pokazały. No i gdyby nie Robercik, to i kto wie, czy Iwonka by nie odstawiła nam na tym stole jeszcze i striptisu, albowiem, jak twierdził Robercik, to już dwukrotnie się u niej zdarzyło, że gdy na imprezie pokazywała narodowi cycki, to i zaraz potem ściągać chciała i majtki. Niestety, ku wielkiemu niezadowoleniu widowni, Robercik bardzo skutecznie zdjął ją ze stołu, a Sławek po raz kolejny dostał strzała w ryja od Elki, no bo według niej to coś za bardzo chwalił cycki Iwonki. Co by tam nie mówić, to jednak